Ja pierdzielę. Obietnica spełniana, speedrun robiony, czujesz? Partiacik! Live! Widzowie! Robimy speedrun bez glitchy. Nie ma takiej kategorii jeszcze ogólnie w necie. Jest tylko jeden run glitchless i ma czas 1.48.27. Daily. A, to później obejrzę najwyżej. Bo nie mogłem żadnego znaleźć. I musiałem sam wymyślić, jak to przejść. W sensie, no jak, no po prostu idziesz zrobić wszystko, żeby pokonać ostatniego bossa. Tą bestię taką, co na końcu była, taka wielka z takim mieczem, wiecie która? Są takie kategorie, 1%, czyli że bugujesz grę na pałę, żeby przejść 20 minut, ludzie tak przychodzą. Jest gierka też, że pokonujesz wszystkie główne i poboczne bossy, które dropią ten item taki, co można potem na itemek zamienić albo na duszę, wiecie o co chodzi. Dobra, widzowie, nieważne, daj mi mówić. Robimy speedrun bez glitchy. Postaram się jak najszybciej. Nie wiem jak to będzie wyglądało. Możliwe, że jak będzie gówniano szło jakoś tragicznie, to zresetuję sobie ten run. Nie wiem ile to zajmie. Ja robię bez glitchy gierkę, jak najszybciej się da. Słuchaj, podam ci przykład, czemu według mnie tej kategorii jeszcze nie dodali. Bo jak na przykład masz Gotika, gdzie robiliśmy speedrun. To są kategorie glitchless, any procent i inne gówno, rozumiesz? A tutaj nie ma tej kategorii po prostu, jest tylko any procent i tyle. Dobra, nieważne, ja robię bez glitchy, widzowie, i tyle. Jak najszybciej postaram się przejść dla widza. Coś tam próbowałem na offstreamie, zobaczymy jak wyjdzie w praktyce i tyle. Nie wiem jak to będzie, ok? A jeszcze podgłośnie. Obiecałem, że zrobię speedrun, to robię. Dobra, widzowie, gram samurajem. Fajnie, że dzisiaj speedrun o 8.30 wstaję na uczelnię, to w tym sam raz na koniec będę. Myślisz, że tak dobrze będzie? Dobra, lecimy, widzowie. Jazda! Obiecany speedrun! Dobra. Chyba licznik się sam powinien odpalić, a jak nie, to najwyżej zresetujemy. O, odpalił się, dobra. Widzicie, działa mod. Lecimy! Coś tam trenowałem. Mam nadzieję, że trening nie poszedł w błoto i przejdę chociaż 12 godzin. Zobaczymy! Kurde, no i już reset! W tych 8 godzinach to ma znaczenie, że tego nie podniosłem teraz. Za pierwszym. Co to za gra dla dzieci? Taka kozacka jedna. Już resetuj. No, generalnie dość trudna jest ta gra, widzowie, wiecie? Do speedrunowania. Ale zobaczymy jak wyjdzie, ja nie mam pojęcia. Glitch, les robiony i luj. I mnie więcej nie interesuje rzeczy. Mam nadzieję, że nie masz żadnych lagów ani nic. I że źle nie ustawiłem czegoś w OBS-ie, bo się skapnę o tym dopiero na koniec streama. O, widzicie? I się zatrzymało na pauzie. Jak jest loading, czyli działa wszystko. To nie był dead. Ten dead musiał być, nie da się go ominąć. Samouczek? Nie ma samouczka jak się drugi raz odpala. Tylko samouczek jest jak się gra pierwszy raz w życiu. Dobra, nieważne, lecę na pałę, chłopie. Da się? Nie da się, tam nawet jak zabijesz tego bossa pierwszego to umierasz, chłopie. Dobra i patrz teraz. Widzisz? 1.20, no, widzisz in-game time idealnie mierzony. Dobra, lecimy, nie ma czasu. No tak, i tak się umiera, więc co za różnica, czy zabijesz tego pierwszego bossa. Nieważne, widzowie, dobra, zobaczymy jak wyjdzie. Ciekawy jestem. Ja pierdzielę, dla widza speedrun robię. Ma wyjść, iluj. Miałeś i omijać bossów? Omijam każdego bossa jakiego się da. To jest speedrun glitchless. I robię tylko to, co jest wymagane. To jest speedrun, chłopie, a nie jakieś farmienie bossów. Co ty jesteś, porypany? Konia za pierwszym złap? No jak inaczej zrobić? Nie da się konia nie wziąć. Na pierwszym bossie będzie 200 deadów. Jak pierwszy boss, to dopiero w drugiej godzinie speedruna się zaczyna. Także w dupie mam tego pierwszego bossa.
Ty, ale powinni dodać inną kategorię po prostu. Speedrun glitchless, a nie jakiś ty. No patrz, masz any procent, to jest gigantyczna różnica, czy grasz z bugami, czy nie. Z bugami to ludzie w 20 minut mogą przejść. Przecież jest chore. Nie powinno czegoś takiego być. Wypieprzać to już. Kategorii nie zmieniłem? Ja pierdziele, w dupie z tym. Zaraz zmienię. Najwyżej stracę 20 sekund. Zara. Mogę zmienić? Serio możesz? Weź zmień jak możesz, Blaglu. I powiedz, czy działa. Ej, dobra głośność, czy za cicho? Timer się pauzuje, jak zapauzujesz grę. Ty, bo się zastanawiam, czy ja o czymś zapomniałem. Wiesz, coś tam sobie patrzyłem. Co i jak w tym speedrunie, ale... Co jeżeli coś odpije przy lipa, będzie giga? I co, zmieniona jest kategoria, czy nie? Tej gry się da pauzować? Ale czas się da zapauzować, jak wyłączek. Ej, nie jest za cicho? Jest za cicho, czy nie? Zmienione jest? O, dzięki, Black Blue Giga Czaziur. Dobra, ale czy za cicho jest? Ty! Ej, właśnie! Wiesz, co mi się wydaje? Ten speedrun, co ty wysłałeś tego chłopa, on na innym patchu robi niż ja. Więc jak ja zrobię speedrun nawet w 6 godzin, to world record. Śmieciu! Ez! Dobra, giga czat. Szmatą jest ten typ z tego patcha innego, ty. Dupę niech się pocałuje. No ta, ja na innym patchu gram. Patche są w tej grze ogólnie. Więc no. No world record to jest. Chłopie, no jest logiczne. Nie wiem, czy za cicho gierki nie mam. Dzięki młody. Za 2 miesiące, witaj. Dobra, nieważne, już 5 minut widzowie. Sara, kończymy. Bo to już jest taki skip tajny, że idziesz na ostatniego bossa i się go one-shotuje. Czy będzie speedrun na YouTubie? Tak. Ale kiedy? Nie wiem, może za tydzień wstawię, może za parę dni. Jak nie, jak się w ogóle uda, to wstawię. Windą lecę czy tunelem? Jaką windą? Dobra, podniosłem takiego pota, co staty zwiększa. To się przyda na potem. Tu jest takie tajne przejście, widzowie, na ostatniego bossa to tepa. Speedrun wstawiania. Dzięki, Wiktor, za 38 miesięcy. Witam. Dobra, jest git, widzowie. Jesteśmy w tym miejscu, co jest ten gargulec. Pamiętacie go? Coś ćwiczyłem na speedrun? Nie, po prostu... Puściłem filmik z YouTube'a i luj. No i całą staminę se zbiłem. Ja pierdziele. Tuchen. Dobra, na czat nie patrzę. Pierwsze to. Przepraszam, widzowie, ale muszę się skupić. Bo ja lecę po World Record. Będę w księdze Guinnessa zapisany. Ten? Nie żyje, gij. Myślałem, że smok mi ogonem zapieprzy przez przypadek, ale jak nie umarłem, to żyje. Logiczne. Robi wrażenie ta logika. Dobra, widzowie. Lecimy. Dobra, podniosłem takie itemy, co się na potem przydadzą.
Tu jest takie miejsce na potem też, tego nie robię teraz. Ok. Nie, widzowie. Ja po prostu początek tylko znam. Spokojnie. Przecież ja nawet się z nikim nie biję. Czego się wy zachwycacie? Wy normalni jesteście? Ale dzięki za wiarę. Rozumiem, że już wierzycie, że pobiję rekord świata. Ja pierdzielę. Biegając te koniu. Giga chat! Szybka manipulacja. Dobra, zara korki, wypierwszy mi w domu. Nie będę mógł speedrunu dokończyć, ale wiara w widzach zostanie. Coś, co jest ważniejsze dla mnie niż pobicie jakiegoś rekordu. Rozumiesz to? Nie, nie. Ja robię speedrun bez gliczy. To jest taka specjalna kategoria. Nie lubię grać na gliczach w gierki. I jak speedrun Gothica robiłem, to też bez gliczy. Wiem, że to... Ogólnie da się w 20 minut przejść do Elden Ringa. Gliczami. Ale to jest dla mnie gówno, a nie gra. I nie będę czegoś takiego robił. Tam się praktycznie, nawet się nie walczy w czymś takim. Tam są takie bugi, widziałem na YouTubie porypane, że wiesz, bugujesz, że bot w miejscu stoi i sobie go bijesz do tego. Do deada. Chore. Pomachasz dla widza jak? Pada trzymam w ręce. Dobra, tu są itemy pewne, widzowie. Podniosłem je. Także git. Dobra, teraz ciężki moment. Pierwsza walka się zaczyna. Lecimy! Nieźle! Robi wrażenie bosi. Dobra! Rozpieprzyłem go! Pierwszy boss rozpieprzony jak szmata. Lecimy dalej. Dobra, pokażę wam teraz fajne przejście. Do pewnej fajnej lokacji. Zdominowany został. No to tak powinny wyglądać walki na Fame MMA. Rozumiesz? Zero kalkulacji. Tylko czyste napieprzanie młotków od góry. Dobra. Są takie tajne tornada, widzowie. Lecimy nimi. Nie, no i się zbugowałem na kamieniu. I to zaważy pewnie o tym, czy mam rekord świata. Przed 10 minutą pierwszy boss padł, no. Co ci mam powiedzieć? Speedrun. Jest oro. Ty, ja się cały czas zastanawiam, czy ja o czymś zapominam. Bo wiesz, ja mam demencję generalnie, wiesz o co chodzi. Więc jak o czymś zapomnę, to gramy od nowa i luj. I mam to w dupie. Siema staruchu, witam. Mów mi dziadek. Tak o. Jest git, bo jeszcze nie padłem. W sensie padłem raz, ale to... Nie dało się tego uniknąć, bo to ten pierwszy dead. Dobra, tu jest taka jaskinia, widzowie, generalnie fajna. Zwiedzamy normalnie. Tutaj, patrz to. Tu jest takie miejsce. Bierzesz pyk. Weźmy to ognisko. Trochę useless to jest. Ale boję się, że wykituje zara. I będzie reset speedrunu, więc biorę sobie ognisko dla widza na potem. To nie jest glitch? Ale co? Co zrobiłem, żeby glitcha jakiegoś... Wiesz, co jest glitch? Glitch to jest na przykład to, że cię stary... Nie obrażam widzów na speedrunie. Slow run za obrażania widzów.
oszust. Bo nie oszukałem jeszcze. Chyba że wczoraj swoją EMA, ale to już przepraszałem widzów na kolanach. Ty, wziąłem ten kamień tam? Nie pamiętam teraz. Zaraz zobaczę ekwipunku. Speedrun z YouTube'a leci? Normalnie speedrun z YouTube'a. Zaraz będzie weryfikacja, czy ruch w ARK się zgadza z tym, co się na ekranie dzieje. Jest git. Wygląda na to, że nie skipnąłem przypadkiem jakiejś rzeczy. Więc nie resetujemy widzowie. Giga chat. Już ślinę ze stresu przełykam? Jak ktoś przełyka to ślinę, to się stresuje? To chyba wszyscy ludzie non stop w stresie żyją, dlatego się tak szybko umiera na tym świecie. Normalnie ludzie mogliby żyć po 1000 lat, gdyby śliny nie przełykali. Pieprzone sadgę. Niestety tak. Nie tłumacz się. Sorry. Sorki ok. Ale ci się stresuje? No, powiem ci tak. Staram się dla widza, więc się stresuję delikatnie, masz rację. Ale na speedrunie z Gothica też się trochę stresowałem. Bo starania mogą pójść na marne. Z momentu, z minuty na minutę może się wszystko załamać. Co wtedy? Dobra widzowie, tłumaczę co się dzieje na ekranie. Teraz biję konia. Żeby jechać szybciej. Ok. Tak się niefortunnie złożyły słowa w jedno dziwne zdanie. Wypieprzaj w wiewiórze! Wiewiórka mi pod konia wjechała, szmata. Dziękuję ci bardzo, Momek, za 37 miesięcy, witam. Kolejny stream, kolejny sub. Kolejny sub, kolejna przerwa. Giga czat. Dobra, widzowie. Nie idzie źle, idzie szczerze. Zarąbiście, tylko że ja się jeszcze nie biłem. A obawiam się, że jak się nie biłem i zacznę się bić, to wtedy czar pryśnie i się skapniecie, że jestem w dupę gówno. Sadga. To może po prostu nie będę z nikim walczył. I widz będzie myślał, że seria mogę rekord świata pobić. Giga chat. Dobra, tu jest kościołek. Wezmę se kielich. Użyłem itema co tepa do ogniska. Mam i tak 0 run, więc nic nie stracę. A to się, jak to używasz, to dropisz runy na podłogę. Moment prawdy, czy umrę, czy nie. Żyję. Żyję, Boże. Stresujący moment to był. Ale dobra, wcelowałem w płytkę, więc żyję. Lecimy dalej. Nieźle na pikselach skacze. Super, skapnąłeś się, że ta gra to piksele? Że w ogóle gry to piksele? Ooo! Niezłe dymy! Czas wyjść z domu! Czas się zorientować, że twoja waifu to obrazek. Co? Żart. Ona istnieje. Ona naprawdę istnieje. Dobra widzowie, tu jest taki teleport. Patrz, idziesz sobie. De. Patrz to. Skaczesz i wchodzisz.
Powiedz szczerze, ile razy zrobiłeś ten speedrun? Pierwszy raz teraz lecę. Na żywioł. Po przejściu gry pomyślałem sobie tak. Jakbym zagrał tak jak teraz, to może bym zrobił rekord świata. Kurde! Nie wiem, czy się uda. Kurde! Bez deadów się nie udał speedrun. Luj z tym. Pierwszy dead. Nie będzie rekordu świata już. Ale będzie, bo ty robił na jednym patchu dzisiaj. Ja. Dzięki bardzo, Faver, za suba. Reset? Pieprze w dupę ten reset. Ja lecę po rekord świata, a nie jakaś zabawa. W 16:33 to w łeb upadłem po raz pierwszy? Nie jest źle. Czułem, że się tu gdzieś noga powinie. To są momenty, które lata treningów tylko mogą wyczuć. Jest seria z tej gry na YouTubie. Wstawiłem chyba jakieś 3 czwarte już. Także możesz wejść obejrzeć. Dobra, zobaczymy jak teraz. Co ma słabą grafikę? A życie? Jak wysłać donata? No masz pod stream. Dobra. 18 minut. Tutaj jest moment, widzowie, w którym chyba zresetujemy. Na poważnie wam mówię. A wiecie czemu? Bo dalej nie wiem co robić. Więc przyjście Charizarda. To może zamiast grać dalej, to będę resetował ciągle. I grał ten moment, który umiem. Git? Dobra, lecimy. Jaki rodzaj speedruna? Glitchless. Tutaj się da zrobić tak, że resetujesz grę i te drzwi się otwierają i czas się na chwilę stopuje, ale ja mam to w dupie, bo ja i tak mam rekord świata w kieszeni. To po co mam sobie ucinać 5 sekund, nie? Kurde, w dupa. Dobra, widzowie. Ciężki moment się zaczyna. Albo się uda, albo nie. Tak naprawdę jeszcze żadnej walki nie było, więc niby jeszcze nie było ciężkiego momentu, ale już był. Ten właśnie. Kurde, dziadu pieprzu na szmatą. Żyję. Co znaczy 1%? Ojca się zapytaj, ponoć codziennie ma. Eny promil. Nie, żart, żart, żart. Jest git! Udał się mocny moment. Wy nie... I to jest właśnie problem, bo ja wam mówię ciężki moment, ale on się udał za pierwszym. Więc wy nie wiecie, co tu w ogóle było ciężkiego. Nie rozumiecie mnie. Nie rozumiecie mnie. I mojego bólu. To jest właśnie problem. Różnica, której nie uda się pokonać. Luj z tym. Dobra, widzowie. Pierwszy bosik. Zaczynamy. Od tego zależy, co się staje ze speedrunem. Lecimy!
Szmato. Kurde, w dupę, co jest? Ja pierdzielę, robię reset. Ja pierdzielę, reset. Niestety, widzowie, nie udało się. Ale why, no? No niestety. Co jest? Co się stało? Susy. Ja pierdzielę, co tu się odpieprza? Szybki bosik. Zestaw zbroi mogę wziąć? Tupie to. W sensie dzięki widzę za podpowiedź, ale... Glitchless? To nie jest glitch. Jest taka mechanika w gierce. Z tego co wiem, to jest taka, tego typu mechanika w każdej grze Dark Soulsowej. Że jakieś takie przejście, w którym trzeba umrzeć. Tego typu. What? Patrz to, Gekon w szoku. A, wy nie widzicie Gekona. W szoku był. Nie, to była mechanika ogólnie. W sensie, z tego co wiem, z Dark Soulsowych gierkach jest chociaż jedna na grę taka, że... Że zabijasz... Ja teraz ogólnie, teraz nie mogę się stąd wytepać. Są ogniska zablokowane. I muszę przejść tą lokację, żeby stąd uciec. Albo znaleźć ognisko, żeby się z nim tepnąć. Skąd pomysł na speedrun? No mówiłem, że chcę zrobić. Dobra. Chyba git. Tylko niedopracowanie gry? Co? Dobra, mamy wszystkie kamienie jakie chciałem. Lecimy teraz na pierwszego bossa. Realnego. Czy ja gram, a kto? Wiem, że po moim gameplayu się dziwisz teraz. Ale... Przecież mi chwilę nie było. Dobra, bo zaraz wykituję. To jest ciężki moment. Dobra, udało się. W sensie, no wy nie rozumiecie, ja wam mówię ciężki moment, ale... O kurde! O Jezu. Prawie zobaczyliście, co to jest ten ciężki moment. Ale nadal nie rozumiecie mojego bólu, bo się nie udało nie spieprzyć. Które Souls najbardziej mi się podobało? Ja grałem tylko w trójkę i Sekiro. A Sekiro podobno to nie jest Souls-like. Z tego co słyszałem, nie wiem czy to prawda. Szmato lecisz. Nie, udały się momenty, które były trudne. I teraz dopiero będzie trudny moment. Dobra, zaraz zobaczycie, bo teraz serio idziemy na pierwszego bossa. Zamknij mordę. Dobra. Chwila przerwy, sobie erbę naleję. Dobra, patrz to. Ile bossów muszę pokonać, żeby przejść grę? Nie wiem. Nie pamiętam. Ile jest. Się zastanawiam, czy ja o czymś zapomniałem, ale chyba nie. Już mnie to dziwi. Dobra, witam! Pierwszy boss! I to naprawdę on. O jest. Czyżbym nie chciał one-shotować Zara?
Pytanie, za którym razem go zrobię. Ja pierdzielę, teraz się zacząłem naprawdę stresować. Jak robię bossa. Wcześniej to tak, te bieganie koniem to jest nic. Ja pierdzie. Ja pierdzie, close był. Spać. Nie! Dobrze. Dobrze, on ogólnie ma mnie na hita, ten boss. Także jak coś nie pójdzie... Nie, dobra. Nie! To nie uderzył mnie, on tylko w lawę wpadł, dlatego żyje. O nie. Proszę, przestań. Ja pierdziele, co za szmata. Pluj tak pluj, ty śmieciu w dupę. Ja pierdziele, dead. Żyję. Super speedrun, super. Super mechanika, super. Wymyślcie coś jeszcze w tej gównianej firmie. Chodź tutaj, daj ten łeb. Przestań, proszę. Nice. Jest! Ty szmato! Dawaj, tamy. Teraz się zaczyna trudny moment. To był moment też trudny, ale teraz jest giga trudny. Bo tego bossa, którego teraz będę walczył, muszę pokonać trikiem. A ten trik nie jest prosty do zrobienia. Także reset się szykuje jak coś. Przyszykujcie reset. Gliczę? Nie gliczę. Właśnie dlatego chciałem zobaczyć link do filmiku, co widz wysłał, który został zaliczony jako glitchless. I wiem, że typ też robi trik, który ja chcę zrobić. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Tak, wydał na onboardę 5 złotych. Mówiłem, że się nie uda. Reset! Ale trik! Nie, resetuję to. Nie wiem, widzowie, tragedia już. Już można... Już world record poszedł się pieprzyć. Czemu moje dusze tu leżą? Szmato, proszę cię, nie utrudniaj. Widzowie oglądają speedrun, ty śmieciu! Ale, i to już nie jest glitchless, wiesz czemu? Bo to był glitch. Ten typ zrobił glitcha, dlatego mnie zabił. Już się nie uda speedrun. Zgliczować chciałem? Nie, właśnie nie. Jakbym zgliczował, to już by nie żył, niestety. A chcę go zabić bez glicza. To jest mój problem.
Mówię, to jest ciężki moment i właśnie rozumiecie w końcu mój ból. Ten moment jest ciężki. Bo ten trik jest trudny do zrobienia, ale jest opłacalny, dlatego chcę go zrobić. O, udało się. Dobra. No ciężkie jest to do zrobienia, ale się udaje. Ten typ ogólnie ma takie ataki dziwne, które, przez które może wpaść w przepaść. I źle tepnąłem. Ale już luj. Nie jest git, nie resetuje, w dupie to on. Dla widza się postaram tak zagrać. Dobra, widzę. Mamy broń na plus 9 już. Git. To kategoria trickless. Nasza ulubiona katana wróciła! To mi się podoba! Lecimy. Dobra widzowie, tu jest taki typek, oprych do rozpieprzenia, który da mi fajny item. Garnkę tylko nie roz... no rozpieprzyłem go, ale przepraszam za to, ale jeżeli dołoży swoją cegiełkę do pobicia rekordu świata, to opłacało się to zrobić. Ten mnie ma naprawdę na hita, więc jak mnie uderzy, to po speedrunie. Ja pierdzielę! Ty jesteś szmatą! Pieprzony jestem speedrun generalnie. Pieprzony jestem speedrun. Dawaj jeszcze raz, śmieciu. Chodź. Speedrun! Ja pierdziel. Dead run! Ale to dlatego, że ten typ naprawdę się uwziął na mnie. Gnij. Jezu, udało się. Dobra, dawaj item, lecimy speedrun w końcu. Dobra, lecimy na pierwszego fabularnego bossa dla widza. Kopotki sobie jeszcze zrobię na szybko. Dobra, to wydropiłem, tą zieloną kulkę z niego. Ona daje szybszą regenerację staminy. Giga się przyda. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Dziękuję bardzo. Bordę 5 złotych. Ile masz jeszcze tych trików za nadrzut? Bo chętnie zobaczę. Takich jak tamten boss na koniu? Chyba nie ma więcej. Niestety. Gówniano gierkę zrobili i gówniane lokacje. Mm-mm.
Ja pierdziele, takie gówno mnie zabiło. Ja bym zresetował, przysięgam. Co czerwone dropnąłem? Ja pierdziele. Tragedia. To jest najsłabszy boss w grze. Jak ja na nim padłem, to jest znak, że jestem do dupy. Dobra, udało się. Nie wyszło po mojej myśli, ale się udało. Tyle dobrego. Nie wiem, czy ja czegoś się zapomniałem. Ja chyba czegoś zapomniałem, bo mi gówniano idzie. Dziękuję bardzo. Luka za trzeci poziom suba? Tyle miesięcy, trzeci poziom suba? Dzięki wielkie. Dobra, tu będzie ciężki moment. Ta gra to jest ciężki w dupę moment. To mogę po prostu powiedzieć, że robimy speedrun. No dobra, wyszło. Ja pierdziele, jak on by mnie tam uderzył, to byłaby koniec. Niestety. Ale jest git, dobra, jest się na drugim bossie. O Jezu, jak drugi pójdzie lepiej niż pierwszy, tamten co przed chwilą go zabiliśmy, to będę zadowolony. Ale emocje? Jakie w dupę emocje? Dobrze liczy stoper. 40 minut widzowie. To już world record. Czy nie? Bo to inny patch. Dobra, czyli mam go nadal w kieszeni. Git. Nawet jak w 4 godziny, które planuję. A ja potków! A nie, ja zużyłem. A dobra. Myślałem, że potów ja nie zrobiłem. Dobra, albo wyjdzie, albo... Po co bijesz tego bossa, bo trzeba. Mogę innego bić, ale trzeba dwa. O nie. Najgorszy gówno zrobił. Ja pierdzielę, no! RNG! Nie, widzowie! Ja pierdzielę! Timer się na cutscenkach nie zatrzymuje, no niestety. Aha, dobra, jest do dupy, git. Speedrun nie wyszedł. Jak? Ty szmato! Jest git. Dobra, za drugim. Trudno. Na tych bossach jak umieram, to ja i tak czasu nie tracę w sumie.
Idziemy na następnego bossa. To jest boss rush tak naprawdę, a nie speedrun. Boss rush. Ej, ja podniosłem duszę? A podniosłem. To będzie ciężki boss teraz. O ja pierdziele. To będzie bardzo trudny boss. O Jezu. Przecież w tej grze są trudne bossy w większości, ale... Puść mnie w dupę. To jest ciężki boss. Ja pamiętam, jakie z nim kiedyś miałem problemy. Jak grałem w tą grę, pamiętacie? Patrzcie, kto to jest. To on. Naruto. Jest za pierwszym! No mogłyby być. To będzie... A dobra, ja mogę co bossa mówić tak. Dobra, nieważne. Po prostu nie będę nic mówił najlepiej, tylko będę grał. Ale to jest... Izowe, wy nie rozumiecie, ten boss jest naprawdę ciężki. On miał na dwa hity, które... On może combo zrobić. Ten boss. Który możemy praktycznie... To jest jak one shot. Te dwa hity wtedy. Takie natychmiastowy hit po hicie. Czemu ta katana OP? Nie wiem, jakie bronie są platyny. Gram po prostu. Ja go na 4 zabiłem. To! Ten typek! O mój Boże. Oby się udało bez deada. Dead? Dla ciebie. Windę w dół se wezmę, bo może się nie uda. Katanę plus 10 zrobimy? Zobaczymy. Na razie jest git plus 9. To jest bardzo ciężki boss, bo jest odporny na magię, a ja mam magiczną katanę. Także jak się uda za pierwszym, to wtedy odkupujemy czas, który straciłem. W głupi sposób. Na poważnie wam mówię. Ja pierdziele, no to nie jest gówno. Ja pierdziele, bym mi żyrandol na głowę zrzuciła. Gdzie ta szmata śpiewająca? Nie jest źle. Napiję się. Tylko druga faza jeszcze. Leżeć szmatą. Ona mnie może nadal... Ja pierdziele wilczki. RNG nie oddaje. Ona może przysłać 4 różne moby i przyzwa najgorsze. Proszę cię w dupę! Spać! Udało się ją za pierwszym. Jest bardzo dobrze. Mimo, że jest gówniano. Jak speedrun gry, to przy okazji zrób speedrun Melanie.
Ale żeby melanie pokonać, to trzeba różne rzeczy zrobić. Dobra, jest git. To był ten ciężki moment. No nie rozumiesz, chłopie. Ty nie zrozumiesz mojego bólu. Nie zrozumiesz mojego bólu. Bo mi wyszło za pierwszy. Powinienem umierać, żebyś ty wiedział, o co mi chodzi. Naprawdę. Powinienem się wypieprzyć parę razy i luj. Ale może nie będę krakał. Dobra, teraz będzie ciężej. Ponieważ jest 1v2. Jak odda, to fartem. Znaczy, jak odda, to skillem. Jak zabierze, to fartem. Sorry. Healek? Mana? Boże, udało się! Ja pierdzielę! Jest w dupę git! Naprawdę, to był ciężki, on wy nie rozumiecie. Dał na Golibordę 5 złotych. Dobra, to jednak nie reset. A dlaczego widz pyta, zrobiłem te dwa bossy, a nie biegłem na pałę do miasta? Ponieważ trzeba dwie duże runy z bossów fabularnych. Tych fabularnych bossów jest chyba 4, żeby przejść dalej. Można sobie wybrać, który zabić. To ja wybieram tej lu. Dlatego je zabiłem. Znaczy to tylko widzowi, który rozumie, co ja mówię, to coś mówi, ale może, wiesz, kiedyś to wstawię na YouTube'a. Jakiś widz się będzie zastanawiał. A ja teraz odpowiedziałem. Widzisz? Przewiduję przyszłość. Rykard? Który to był? Który to był, boss? Co? No masz rację, nigdy tego pewnie nie wstawię, wstawiając moje tempo. Powiedziałem głupotę, co ja powiedziałem? A, że wstawię to, masz rację. Przepraszam. Po speedrunie planowany poślizg? Nie. Ale problem jest taki, że poślizg nigdy nie jest planowany. Sad. Jak ja jeszcze Lego Harry Potter nie wstawiłem, a chcę wstawić to? Kurde, w dupę, Lego Harry Potter było z 9 miesięcy temu. To co? Za 9 miesięcy ktoś to obejrzy na YouTubie, Giga Chat. Dobra, nieważne, biegniemy do portalu. Teraz będzie... Poczekaj, to nie ma sensu. Bo mam farta ogólnie, że idzie boss albo za pierwszym, albo za drugim. Ale serio? Teraz będzie bardzo ciężki moment. I z tego co wiem, ten boss dla niektórych jest jednym z najtrudniejszych. Widziałem nawet na YouTubie typa, jak go robi i się ludzie giga podniecali, że go zrobił. Chyba pałką pierwszą w grze, czy coś takiego. Za 9 miesięcy to już nawet rekord świata nie będzie. Masz rację, to ja muszę wstawić to jutro, żeby się liczyło. Pisałem do typu Soren Sadals, odpisałem mu w piątek, ale mi jeszcze nie odpisał. Ale on ma tę grę w maju wypuścić, więc pewnie mi odpisze. I się dogram. Ja pierdolę, prawie dostałem tu. Żyjemy.
A nie, czekaj, nie będzie teraz ten boss. Nie, cofam swoje słowa, to nie teraz ten boss. Teraz będzie gówniany boss. A! Padło. Choć raz powiedziałem, że będzie gówniany boss. Widzisz? A pewnie padnę na nim 5 razy. Ja pierdziele. Wsiadaj! Kurde, maniam. Jest! Nie! No! Ja pierdzielę! Lej po bombie mi prawie speedrun popsuł. Czujesz? Lej po bombie mi speedrun prawie popsuł. Ja pierdzielę, rozpieprzę coś zara. Już po speedrunie, bo trwa 23 minuty rekord świata, ale ja robię glitchless. Wiesz o co chodzi? To tak jakby twój stary nie zrobił glitcha na mleko i nie wyszedł 20 lat temu. Czujesz to? Śmieciu w dupę? Ja nawet nie robię tej samej kategorii. Rozumiesz to? Więc nie pieprz mi jakichś głupot pieprzonych. Przepraszam, że jestem toksyczny, ale to widzę, jest zerwowo. Mam prawo chyba odpowiedzieć z emocjami. Dobra, teraz będzie ciężki boss. Przepraszam, widzę, że jestem toksyczny. Ostatni raz to był, więcej się nie powtórzy. Czy Tweety będzie lany? Nie, nie, nie będzie. Ale z tego co widziałem, Tweety ma fajną broń. I może będziemy bić rekord świata po raz czwarty. Dzięki za 100 biców. Random donator, uff. Przepraszam ci, kopce, ok? Wybacz mi. Tobie wysyłam miłość, ok? Dobra, teraz ciężki boss, widzowie. Giga skupienie, leci Fotus. Bo jak nie odda, to po speedrunie. Pierdziele, śmieciu. To on! Chamsko się zachowałeś, szczerze. Nie oddało. Możesz szmato przestać? Jeszcze uniki szmata robi.
O nie. Jezuś! Żyje. To już jest wyczyn. Padnij, błagam, dobrze. I znowu nie zrozumiecie, czemu jest trudny ten boss. Pieprzony ten speedrun. Czy coś trenowałem przed tym ranem, coś ja coś? Obejrzałem dwa tutoriale. Także oddaję oglądanie tutoriali. Ciężko, widzowie. Zrobiłeś go jak matkę widza w piątek wieczorem, cadk. Ale co ty piszesz? Nie z nowym mamy widza nigdy, tylko z szacunkiem potraktował, pocałował co najwyżej w dłoń, jak prawdziwą damę. I tyle. Taka prawda. A to okej. Tata, no co ci w dupę chodzi? Dobra, teraz ciężki moment, widzowie. Patrzcie to, jest tutaj tajny skrót. Magik. No i git żyje. Dobra, ryzyk fizyk. Zrobię coś, co może nie oddać. Aleluj. To tylko zabawa, prawda? Ja pierdziele, jak mi machnął. Żyjemy więc git. Aha, nie, czekaj, to nie był jeszcze ten moment. Teraz będzie. Dobra, patrz to. Może teraz zabrać. Cały run w dupę pójdzie, patrz to. Oglądaj, jak Mikołaj przez komin wchodzi, patrz. Nie, dobrze. Siema, Fat Kid. Jest git. To już tak. Spieprzaj, zamknij mordę. Boba. A nie użyłem tego. Potem użyję. Dobra, powiem to drugi raz w tym ranie. Teraz gówniany boss się szykuje. Rozumiesz, co powiedziałem? To kiedy pierwszy boss? Jaki pierwszy? No słaby boss w końcu będzie, cały czas są mocne. Aha, czekaj, jeszcze może spieprzyć mi ran coś. Ale trudno, zaryzykujmy. Bo to może zaowocować, to jest inwestycja. Mam pół HP, gladge. Witam cię, witam Mati. Witam Matiego, siema. Żyję. Dobra, teraz gówno boss. Mam nadzieję. Albo odda, albo pieprzyć w dupę speedrun. Ale generalnie... Wydaje mi się, że jest spoko. Nie umieram aż tak dużo. W sensie, no jeszcze nie biłem się z ciężkimi bossami, ale prawdziwie ciężkimi. A nie, że trudny moment tylko. Więc no, to coś mówi. Dzięki, mokra pała. Palma. Dzięki.
zaciekał, szmatkarz. Ty jesteś szmatą, naprawdę. Dobra, to ten łatwy boss. Gladge. Ale proste te bossy. Zagraj sobie w tą grę. Ja pierdzie. Dzięki mok... Cześć, co? A, drugie konto, dobra, ty, w dupę się zdziwiłem, myślałem, że mam tego. Że ja drugi raz czytam to samo. Nara, w dupę. Dobra, lecimy. Ta gra trudniejsza napadzić na klawiaturze, znaczy ci wygodniej graj, nie ma czegoś takiego. Większość ludzi mówi, że lepiej napadzie się w to gra, ale jak ci wygodnie na klawiaturze, to graj. 1H? O! Granica. Nie jest źle. Ty jest... Co robisz się? Jezu, za pierwszym, ja pierdzielę! Boże! Jest zarąbiście, Boże! O mój Boże, padałem na takich gównianych bossach, a tego bossa za pierwszym, ja pierdzielę! Boże, nie wierzę w to, co się tu odpije przyjło teraz. Łatwy boss! Już prawie koniec gry? Nie, niestety jeszcze trochę. Ja na padzie gram. Samki to morre, no szybciej. Samki web. Kupię sobie tą gierkę, bo wydaje się łatwa. To nie jest fajne MMA, że jak oglądasz coś w ekranie, to umiesz dwa razy tyle. Wiesz o co chodzi? Nie, żartuję. Zawodnicy w MMA są giga kozaki. Każdy się napieprza jak szalony. Spoko, senpai, spoko. Jest git ogólnie, trochę za cicho, dałem gierkę chyba, ale luj z tym. Najwyżej będzie tylko moje pieprzenie przez cały run i tyle. Dzięki Black Blue za zmienienie kategorii, bo bym musiał na chwilę wyłączyć, byłoby lipa. Fajnie, fat hit, spoko. Słyszałem od Maria, że ci dobrze idzie. Szczerze widzowie, idzie zarobiście, naprawdę. Mimo tego potknięcia na czarnym rycerzu, gdzie padłem parę razy, to było tragiczne, ale tamten trik jest trudny do zrobienia.
ale jest po prostu warty swojej ceny, bo jest coś innego do zrobienia, które jest łatwe, że to luj, ale zajmuje czas. Coś za coś, no. Trudna rzecz za czas, albo czas za łatwą rzecz. Nie wchodź tu. Trik, masz na myśli glitch? Ale w glitchless speedrunie zostało to uznane, więc to nie glitch. Jeżeli według ciebie glitchless speedrun mówi, że to glitch, ale i tak jest glitchless, to git. To ty jesteś chyba sędzią w swoim MMA, że takie dobre wyroki dajesz. Susy? Nie bił, błagam. Dobra, lecimy, lecimy. Jest git ogólnie, widzowie. Jest... Powiem tak, jest zarąbiście, naprawdę, jest super. Masz rację, to sama prawda. Jest super, widzowie, naprawdę, aż mnie dziwi. Ale się zastanawiam, bo na starym patchu generalnie, na którym widz wysłał mi, że typ zrobił w godzinę 50, bardzo mnie to ciekawi, bo na starym patchu była broń, która była tak broken. Także co? Na starym patchu, widzowie, speedrun, w godzinkę cała gra jest, dla widza. Ty nic nie widzę w dupę. Też nic nie widzisz? Dobra, coś widzę, żeby biec przed siebie, ale nic więcej. Sadgę. No już źle pobiegłem. Już speedrun do wypieprzenia według mnie. Szybki reset widzowi i luj. Jest jeszcze wcześnie. Nie, dobrze pobiegłem. Dzięki Fatal Psycho za subka. W końcu odpalił. No i nawet speedrun obiecany. Co prawda obietnica, że oglądanie fame się nie udało, bo zasnąłem. Ale ja bym na tej gali też zasnął, bo była takim głównym, więc... Więc w sumie git. Dzięki za 37 miesięcy. Dzięki bardzo. Dobra, widzę coś! Cię zarobić. Ale tak naprawdę, widzowie, to bossy zaczną się trudne. Pamiętacie Majora i Konona? On jest na drodze do zrobienia. I to jest moment, w którym wydaje mi się, że jutro dokończymy speedrun. Widzę, to ja reset. Ja też zaraz chyba reset widzę. Nie jest źle. Na spokojnie teraz, widzowie, żeby się nie dać ustrzelić tutaj. Będzie git. Major i Conon. Tak jak widz napisał. Major i Conon. Ja. Dobra, jest git, jest git, jest git. Zaraz padnę? Nie no. Aż takich rzeczy nie ten. Ale się cieszę, że tamtego bossa, tego
Na tej arence zrobiliśmy za pierwszym. Ja pierdzielę, on jest naprawdę silny. Kto grał w tą grę, to wie. Czemu samurajem gram? Bo katankę ma, która wbija krwawienie. No i generalnie najlepiej mi się kataną gra, więc... A muszę zabić jednego bossa na bazowym ekwipunku, który jest na mid game, który nie jest łatwy do zrobienia. A na samuraju krwawienie wbija, który, dzięki czemu robisz tego bossa z 10 razy szybciej. Także git. Jeśli kochasz widzów, uśmiechnij się. To dla widza. Drzewka latają? Niech se latają. Jak się speedrun nie uda, to ja chyba se też polatam, widzowie, pod sufit. Susk. No w dupę, nic nie widzę. No kto tę pogodę zrobił? Dobra, najwyżej dead zara i luj. Ty naprawdę, ja bym tu umarł? To ja się, wiecie, gdzie zrespię? W mieście. Byśmy byli 10 minut do tyłu. Ja pierdzielę, ty przy... Boże, jak ja bym tu wykitował, to można już wyłączyć tego speedruna. Co jest w dupę? Gdzie ja jestem? Co jest w dupę? A! Tam mgła mi kościół zasłoniła! Ale tego śmiecia, co tą grę zrobił? Śmieciu w dupę. Nie, zaraz coś rozpieprzam. Czy będą inne podejścia? Jak to jest world record? Nawet jak zrobię w 6 godzin. Bo nikt jeszcze nie zrobił glitchless na tym patchu. Dobra, jest git, widzowie. Wiecie, jaki boss teraz się szykuje? Zobaczymy, kto jest... kto grał w tą grę. Albo oglądał. Niech napisze. Powiedzcie mi, jaki boss się teraz szykuje. Ty napadzie od Xboxa, od PlayStation. Tweety. Bruce, to jest boss? Ja bym powiedział, że to minionek. Tak, tak, ten duży teraz. Ten taki gigantyczny typ z tarczą i okiem na brzuchu. Dobra, będzie git. Czy trudny ten boss będzie? Szczerze? Zależy, jak RNG odda. Może być bardzo proste i ta walka może być łatwa. Ale może być giga gówno na klacie robiony przez ojca. Czy utrzymuje się ze streamowania? Generalnie jestem utrzymankiem twojej matki. Widziałeś jakiś film? A dobra, nieważne. Ale jest git. What? Nie no, żartuję. Ja pierdzielę, ale jestem porypany. Wchodzi z jakiś widz nowy, który nigdy mnie nie widział i mnie pyta jakieś na poważne rzeczy. Jaka tam takie głupoty i potem siedzą tu tylko te same ryje. Bo ja wszystkich odstraszam. Ja pierdzielę, jestem tu headem. Nie, muszę się ogarnąć. Trochę tak jest. Masz rację. Ja pierdziel. Dość tego, dzisiaj family friendly, luj. Jest git ogólnie, widzowie, bo mnie... O kurde, nieważne, stamina już mi leci. Biegnę tutaj, bo nie mogę wsiąść na konia. Bo mnie goni taki jeden szczyl.
To dobrze. O Jezus! No po co ja na czas patrzę, miałem grać? Bo ja w jakąś przepaść wpadłem. Siedem z gówna, ja tu taki pato streamer. Przepraszam, naprawdę. Ty, nie wiem czy ja czegoś nie pomyliłem. Coś za dobrze idzie, naprawdę. Ale luj z tym. Dobra, najwyżej pierwszy ściąg grę i tyle. Jest! To on! Dawaj szmat. Mógłbyśmy nie one-shotować? Nie! Nie! Jak żyje to tu? Jest! Szmato! Ta gra to gówno! Już jest glitchless! Bo umarłem od glitcha w dupę! Nie, ta gra to jest taka szmata! Super, super! Umarłem? Bo tak, bo twórca gry to jest szmata. Ja pierdziele, naprawdę szło tak zarąbiście. Już drugą fazę mieliśmy. Oj, nie wiem czy to jeszcze może wyjść tak jak chciałem. Sadge. No reset i luj. Jak chciałem? No za pierwszym go zrobić. No dobrze. Nie tu, w dół. Aha, jeden hit brakował. Ja pierdziele, ta gra. No ogłusz się! A nie mrugasz ty szmato. Kurde, mogę go zrobić, bo krwawienie by weszło za jeden hit. Lipa, w dupę lipa, już by nie żył. A teraz mogę ja umrzeć, śmieć. Tu po śmieci.
Jak to gówno mnie bije? Nie. Udało się w dupę! Jakbym tu wykitował. Jest git. Czy co będzie teraz? Jaki boss teraz będzie? Teraz będzie najgorszy, bo nie jeden, a dwa bossy. Czy podziękowałbym ci za suba? Dzięki bardzo. Giga czadziur z ciebie. Dzięki widzu. A pół godziny temu dałeś, sorry, w dupę, ale ja nie patrzę teraz, sorry. Ale dałeś podczas speedruna suba, będziesz zapamiętany, jesteś na kartach historii. Rozumiesz to? Jesteś na kartach pieprzonej historii. To lepsze niż moje podziękowanie. Jesteś nieśmiertelny. I have long this world and death. Are you to commit? Very well, let my hand. Ile zostało do końca speedruna? Zależy jak będzie szło. Teraz zostały najtrudniejsze bossy. Dawaj reset, bo od glitcha padłeś, to nie jest glitchless. Ej, czemu nie ma pauzy w liczniku? Jaki w dupę scam. To nieźle, nic nie mogę robić, a tu pauzy nie ma. Lepiej na bossie wchodzić na niższym levelu czy wyższym? Level tutaj daje staty, ale skill jest zawsze potrzebny, żeby bossy pokonać. Po prostu może ci level to trochę ułatwić do tam pewnego poziomu. Najlepiej znajdź sobie broń taką, którą lubisz grać i nią graj. Ja pierdzielę, no nie mów, proszę, proszę, RNG, błagam. Jezus. RNG nie oddało, bo zaatakował mnie, ale ja żyję, więc... Więc i tak się cieszę. Teraz gryfy będą, nie? Teraz będzie duo chudy gruby, Major Conan. Chyba najtrudniejsze duo w grze. Bossów do pokonania, ale ja wiem jak ich pokonać. Albo nie. Albo będę tu siedział przez godzinę. Bo to jest naprawdę najtrudniejszy moment w grze. W sensie on może zająć tak dużo, a może... A może nie. A może nie. Ale idzie ogólnie dobrze bardzo. Godzina 20, już jestem w tym miejscu. Jest super, naprawdę. Jest lepiej niż myślałem, że będzie szło. Na ostatnim streamie robiłem z Elden Ringa tego bossa, co teraz będzie. Tak mi się wydaje, bo to jest... Do końca gry zostało... Kilka bossów. Patrz to. Jumpscare. Dobra, odpocznę. Kojarzę tą lokację, ale bossa nie. Teraz będzie duo tych bossów. Nice. Błagam cię, puść mnie. To jest bardzo trudny moment. Ale jak wyjdzie płynnie, to powiesz, że łatwy, bo nie będzie widać.
Ja. Nie bij mnie. O ja pierdziele gruby. Co ty odpieprzyłeś, grubasie pieprzony? W gierce oczywiście, normalnie nie wyzywajcie nikogo. Jak? W tej grze więcej gliczy robią na mnie niż ja na nich, bo ja robię gliczle, zez. Zarąbiście, Boże! Najgorsze co mógł. Ty, krwawienie wyszło ładne. Przyzywa kolegę. Ja pierdziele, błagam, tylko mnie tu nie zabij, proszę. Luis stoi w miejscu. Albo odda, albo nie. Nie! Uleczę się, na spokojnie, na spokojnie. A czekaj, on ma 1 HP. Jezus Maria, w dupę udało się! Ja pierdzielę za pierwszym! Gdzie ten trudny boss? No i to jest problem, chłopie. Ja pierdzielę. Ja tu przyszedłem, pierwszy raz w życiu jak graliśmy, miałem 50 godzin gameplayu i miałem ponad setny level i ich robiłem 2 godziny. Zarąbiście, naprawdę jest super. Jest niesamowicie. Nie! Jest jakiś DC, żeby było powiadomienie, jak jest stream? Tak, wykrzyknik DC napisz i ci da link. Sorry, Kec, ale emocje. Musi być krzyk. Jest gówniana ogólnie. Zabiłem najtrudniejszego bossa, raczej dwa w grze, a padłem na skoku. Rozumiesz? Proszę, doskocz. Jest. Dobra, jest git. Magik mnie pokonał. Niestety. Magik się okazał mocniejszy. Dzięki, Foe, za 10 miesięcy. Jak to? Jak ja cię tu widzę już... 4 razy tyle. Co tu się odpieprza? Nie, czekaj, niepotrzebny heal. Dzisiaj jeszcze jeden run zrobimy, ale jest git. Już mi psycha siada od tego rana. Teraz będzie coś trudnego. Nie wiem, ogólnie jest bardzo dobrze idzie. Ja umieram w debilnych miejscach, na których się na szczęście bardzo mało czasu traci, ale jednak się traci. Tutaj mogę na przykład umrzeć. To jest balans w tej grze. No ale w tej grze zawsze tylko bossy się liczą. Robienie czegokolwiek innego to jest... Proszę, nie uderz, nie uderz, nie uderz, nie uderz. Nie zioń. Boże!
Ja pierdzielę. Co się w dupę dzieje na obrazie? Na ekranie w sensie. Nic nie widzę. Jezus, żyję. Co, Ketsy? Idę spać? Ketsy, ja robię bijeść w rekord świata, ty piszesz nie spać. Ja pierdzielę, zaraz coś rozpieprzę. Empatii trochę. Nie, rozpieprzam coś. Rozpieprzam coś. Rozpieprzam taboret na głowie. Rozpieprzam taboret na głowie. Empatii. Ja biję rekord świata, to tak jakbym był olimpijczykiem. Na kangurku z matematyki, a ty piszesz tak, idę spać, nie ucz się teraz. Błagam, nie. Dobrze. Jest git, widzowie. Lecimy na plus 10 item. Dziękuję za słowa. Dziękuję bardzo. Bardziej paraolimpiada to jest. Dobra, co ty pieprzysz? Dobra, 7-3 robię. Mam nadzieję, że odda i mnie nie zawiedzie. Dobra, teraz pytanie, za którym razem ten boss. Ten jest bardzo ciężki. On mnie ma na... Teraz mam mnie na 2,5 hita git. Była jest ta druga dopiero? Półtorej godziny mamy. To jest bardzo dobrze. Ciekawe, jak to wyjdzie. To jest ciężki boss. Nie wiem, kto grał w tę grę, to wie. To jest ciężki boss. Ty, many nie mam. Ja pierdzielę, many nie mam. Aha, i tak się źle zrespiłem. Ja pierdzielę, już umarłem. No, czuję, że RNG nie chce oddać. Boże! Ja pierdzielę! RNG. 11 dead. Ja pierdzielę, no. Albo ugrzęznę na tym bossie, albo go teraz zrobię. Nie wiem, widzowie, jest tragedia, 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 tragedia. Myślałem, że go zaraz ogłuszę ogólnie, dlatego tak leciałem w niego na pałę. Ale to nie oddało, niepotrzebnie. Mogłem poczekać po prostu i tyle. Ja pierdzielę! Jestem tu headem. Zaraz umrę. Nie rzucaj. Co jest w dupę? Nie, ja już 40 razy umarłem na bosie przez przypadek. Niezły speedrun.
Chociaż na loadingu się pauzuje. Ja pierdzielę, no tracę czas w kretyński sposób. Ja pierdzielę sadgę. Kurde, nie wiedziałem, że jestem tak blisko krawędzi. Ja pierdzielę, naprawdę dobrze szło, bo jeden hit i ogłuszałbym go. Wszystkie guziki wpadły jak w tykedzie, nie mogę niestety tak. Ten boss jest bardzo ciężki, ale... No nie wiem, zobaczymy. Ja pierdolę, ile HP tracę. Czemu w dupę go nie ogłuszyłem? Szmato leżeć. Co się w dupę dzieje? Świetna gierka. Glitchless, ale jak przeciwnicy będą robić, to mogę. Ogłuszę go w dupę kiedyś? Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem żywy, więc się chcę kurwa wzbogacić. Jest! O Boże! Myślałem, że mnie zbuguje w tym filarze, ale się w dupę udało, na farcie. Ja go ogłuszyłem. Ja pierdzielę. Naprawdę myślałem, że to już jest po tym ranie. Boże, on mnie szmata. Jest git. Dziękuję za znajdę, nie widziałem co w nim było. Kiedy najnowszy God of War? No na razie to Chain of Olympus zrobimy jakoś za parę dni, myślę. Klasycznie. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery bossy zostały. Z tym jeden, który jest na hita. Więc trzy. Półtorej godziny, zarąbiście jest. Co prawda były debilne błędy, naprawdę. Było parę takich błędów kretyńskich, ale jest okej. Jakby teraz dobrze siadło, może coś z tego być. Najnowszy God of War 2023. W sensie nowy, czy ja zrobię wtedy tego, co już jest nawet na Steamie. Jakiś czas speedrunie to jest dobry czas, ale tego speedrun co ja gram to jeden typ zrobił i to na poprzednim patchu, gdzie było łatwiej. Więc nie wiadomo do końca. Bo ludzie robią inne speedruny zamiast tego co ja. Ten 20-paru-minutowy. Tylko że on ma tyle glitchy, że to jest gówno, a nie gierka. Dzięki Tarsik. Dobra, albo go zabiję za pierwszą, albo tu będę siedział 10 minut. Nie! Jest! Jakby pot nie odpalił, ale dobra, wyszło git, wyszło git. Nie zarobiście. Bałem się. On naprawdę się może odpalić, ten pościg ma na dwa hity. Dwoma dobrymi skillami, ale miałem farta. No zamknij tą mordę, śmieciu! Trzy bossy. To był boss? No, on dał 150 tysięcy dusz, także chyba był.
jest git. Ty grasz magiem na HP int? Nie, nie gram magiem, przecież biję kataną, po prostu ta katana jest pod inta. Duch z toporem? Tak, tylko nie jako duch. 150 dusz z mobka zwykłego. Tak się złożyło, no. Dobra, lecimy. Albo go za pierwszym razem zrobię, albo będę tu siedział 20 minut i luj. Na poważnie cię mówię. Nie. Ja pierdziele, to już lepiej umrzeć niż się z nim bić. W taki debilny sposób. Nie. Jest gówniano ogólnie, ale może wyjdzie. Aha. Jest! Już chciał kopać! Ty szmatem jesteś. Połóż się! Jest. Za pierwszym. Ja pierdzielę za pierwszym. Boże, jak... Ja pierdzielę za pierwszym. Jest zarąbiście, naprawdę jest zarąbiście. Kurde, gdyby nie te gówna na początku co robiłem, to by tak siadł ten speedrun. Dobra, luj z tym. Jest git i tak. Ostatni boss, no. Znaczy, no dwa bossy w sumie w jednym. Co dają wizerunki? Możesz albo wymienić na itemy, albo zrobić tak jak ja na runy. O nie, nie użyłem... Nie użyłem pop. Z tym potem. Mogę paść nadal. Właśnie o to mi chodzi. Było close, ale dobra, jest git. Może się za pierwszy uda. 5 potów nie jest najlepiej, ale... Ja pierdzielę, zmiksowałem hita, od którego zależy ten wam. Jest
jestem tupet tupetem. Jest, Sarubiś, udał się. Nie jest źle jednak, mimo że zmisowałem hita. Dobra, nic. Pół HP to jest nic, pierwsze pół HP to jak gówno pada. Teraz dopiero się zacznie. O nie, 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 nie. A dobra. Ale RNG nie oddaje. Myślałem, że coś innego zrobi, ale i tak nie oddaje. To mnie może one-shotować generalnie, jak mnie uderzy. Co jest trochę głupie dla mnie. Ja pierdziele, no nie mogę. Ja pierdziele, no jak ty szmato ten... Ja chyba padnę raczej. Zależy czy on... Co on robi? Aj! Kurde, jak RNG nie oddało! Ja pierdziele! To wszystko przez ten zmisowany hit na początku. Przysięgam. Tak mało brakowało, serio. Ale tak nie oddał. Kurde, szkoda. No nic. A też potki nie wypiłem wtedy na start, co też trochę nie oddało, ale tutaj akurat bym... Aż tak nie ten. Nie obwinął. Kurde, no nie wszedł ten hit. Teraz lepiej dużo zrobiłem tego bossa. Jak szmatę, nawet nie miał kiedy skontrować. Mam 7 potów. Jest zarąbiście. Teraz tylko, żeby siadło. A nie, ja go wtedy nie... Nie, zmisowałem go wtedy. Czemu tak mało? Ty, nie mów, że ja 2 zmisowałem teraz. Dobra, mów, widzicie, to pierwsze pół HP to jest nic, że wtedy to zbiłem, to jest naprawdę nic. To się zaczyna walka dopiero od połowy HP z tym bossem. Zarąbi się. Nie, nie mów, że... Nie, padnę. Ja pierdzielę, jakie rękie zabiera! Nie wierzę. Ty, to był ten run.
Teraz będę siedział tutaj pewnie z 5 godzin na tym bossie. O mój Boże, to był ten run. To jest last boss, tak. Ja pierdzielę, naprawdę to był ten run. Strasznie dobrze siadało i takie gówno. Ja. Jest jeszcze przed 2H, masz rację w sumie, jest git, ale... No naprawdę, był szansa na coś zarąbistego. Przestań, dupę. Chyba się wodka napiję, bo się trochę obsrałem. O, nice! Przed ten atak. Ile ma HP? O kurde, dużo. Jest. To było bliskie. Dobra, wypiję tego pota, luj z tym. No i z tym potem. 5 wystarczy, bo i tak albo go zrobię, albo nie. Chodź. No nie! Co ty w dupę robisz? Ja pierdziel, jak RNG zabiera. Tragicznie. Nie! Nie! Ja ogłuszyłem go! Ja pierdzielę, RNG! Nie! Nie, naprawdę jest źle! Nie pokonam go. W sensie, jak go pokonam, to RNG wtedy bardzo pomoże, ale jest bardzo źle. Jest gówniano! O mój Boże, jak RNG zabrało! Najgorsze jest to, że on po wstaniu od razu puści te mopki i będę miał przesrane. Zależy co? Aha, dead. To już jest na stówę dead. Ty szmato! Nie, no rozpieprzę coś! Ja pierdzielę, tylko... Nie, widzowie, cały run do śmieci. Niby jest mniej niż 2 godziny, ale jest tak źle. Ten boss się okazał najtrudniejszy w grze. Tyle szans było go rozpieprzyć. Tak nie oddaję ten run. Ten run tak oddawał do tej pory. Robiłem bossy tak ciężkie na za pierwszym i teraz tego gówna nie mogę. Szkoda. Melanie nie robi, bo jest poboczny. Ona jest też w speedrunie, ale nie tym, co ja robię. Ty w dupę śmieciem jesteś. Dzięki bardzo, Szara. Szkar? Nie. Nie poddawaj się, dzięki. W sensie, no naprawdę było ponpo. Byśmy mieli trochę ponad 1,40, gdyby siadło. A szkoda, bo naprawdę było close.
Nie wiem czego zrobię. Jezu, już chciał skakać. Dobra, albo teraz odda, albo nie. Naprawdę, no RNG tak zabiera na tym bossie. Boże! Nie, no kurde, czemu ty go dźgasz? Ja pierdzielę. 5 autoataków za frimu nie wsadziłem. Już mu reset zrobił. Naprawdę jest gówniano, ale to chyba z nerwów moich. Niepotrzebnie się denerwuję. Bo i tak normalnie jest okej, tylko... Kurde. Dobra, robię go na spokojnie, bez tego. Już luj z tym czas. Ja pierdolę, jaką szmatą ty tupa jesteś. Z pierwszej. O Jezus. No, z pierwszej. Ta. No. Ta. Nie, no znowu będzie to samo. Ja pierdolę. Co on w dupę? A! To już ta faza. No do końca mapy dobiegłem masz. Nie, proszę, jak griduje i nie będzie. Nie. Nie rozumiem, czemu on jeszcze stoi. Ty szmato! No upadnij w końcu! Ja pierdzielę! Jest! Jezusie, jest! Ale ile to zajęło! Ty cały sam boss zajął więcej niż cała gra, no przysięgam ci! Gówniany ten run był, naprawdę był gównem. A to jeszcze nie koniec. Teraz jest koniec. Ja pierdzielę. Udało się. Mniej niż 2 godziny. Obiecałem dla widza i się udało.
a obiecywałem ponad 3. Ale ten boss ostatni, jakbym go zrobił za pierwszym, miałbym 1,40. Czy wy to rozumiecie? Miałbym mniej... Miałbym lepszy czas niż typ, który na starym patchu robił 2 razy lepszą bronią. Ja pierdzielę. Boże. Aż mi szkoda tego. Jaki jest world record? Nie ma w dupę kategorii na ten run, te glitchlessy. W sensie one są wrzucane do tych samej kategorii, co te... Te gówniane, ale na tym patchu chyba nikt jeszcze nie robił. Ale w dupę... Szkoda, szkoda tego rana. Kurde. W sensie się cieszę, widzowie, bo obiecałem wam mniej niż 2 godziny, ale pokażę wam coś. Dobra. To jest pierwsza gra nasza. To jest pierwszy, który zrobiłem. 10 godzin. A to jest najlepszy. 1,46. Ale ty... Ale ten run, co teraz był, miał potencjał na 1,40. Czy wy to w dupę rozumiecie? Aż nie mogę uwierzyć, jak dobry run to był, a ja go spieprzyłem. Tak dobry run to był. Aż mi szkoda tego końca. Ale dobra, i tak super. 1,40, 1,54 dla widza. Jeszcze raz. No dobry run to był bardzo, ale nie wiem, czy jest możliwe. Znaczy, szkoda mi tej końcówki. Ale i tak super siadło w sumie. Jestem zadowolony, tylko szkoda mi tej końcówki. Widzowie, ja wam pokazuję typ, który ma 10 lew... 10... Nawet nie! On ma 1,48 na starym patchu, a stary patch była broń, która bije 2 razy tyle obrażeń, co moja. Którą możesz spamować jak szmatą, nawet nie trzeba podchodzić do typa. Tylko klikasz z odległości, z jednego końca mapy na drugi koniec. Ten chłop jest śmieciem, który ma ten czas. Dzięki siochu. Śniochu. Bardzo dobrze było. Masz rację, był bardzo dobry ten run. Tylko szkoda, bo potencjalne było 1,40. Naprawdę. Ten pierwszy dead... Czy za pierwszy raz jakbym zrobił głównego bossa? Bo ja padałem w miejscach, w których i tak czasu się za dużo nie traci, więc te deady nie miały dużego znaczenia. Dopiero na ostatnim bossie miał duże znaczenie, bo 15 minut go robiłem. A jego się długo robi, dlatego ma duże znaczenie, a reszta bossów to jest nic. Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę...